Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. W 10. niedzielę po Trójcy Świętej, Niedzielę Izraela, hasło tygodnia brzmi: Błogosławiony naród, którego Bogiem jest Pan, lud, który wybrał sobie na dziedzictwo. A dwa krótkie wersety na dziś. Pierwszy czytam z Księgi Mojżeszowej, pierwszej Księgi Mojżeszowej, 24 rozdział, 56 wiersz. Nie zatrzymujcie mnie, skoro Pan poszczęścił drodze mojej. A w Dziejach Apostolskich 8:36 czytamy: Gdy tak jechali drogą, przybyli pod jakąś wodę, a eunuch rzekł: Oto woda, cóż stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony. A psalm na dzisiejszy dzień, a także na cały tydzień, to psalm 122. Uradowałem się, gdy mi powiedziano: do domu Pana pójdziemy. Stanęły stopy nasze w bramach Twych, o Jeruzalem. Jeruzalem zbudowane jak miasto, całe w jedno zespolone, do którego pielgrzymują plemiona Pana, według prawa Izraela, by tam wysławiać imię Pana. Wszak tam postawione są trony sądu, tronu domu Dawidowego. Proście o pokój dla Jeruzalemu. Niech żyją w spokoju ci, którzy Cię miłują. Pokój niech panuje w murach Twoich, a spokój w Twoich pałacach. Ze względu na braci moich i przyjaciół będę Ci życzył pokoju. Ze względu na Pana, Boga naszego, będę szukał dobra Twego. Kochani, całe nasze życie to droga. Droga, którą możemy w różny sposób przejść. Może to być łatwa droga. Jest to też droga, która może być ciężka. Mogą być wyboje, mogą być zakręty, mogą być różne rzeczy, różne doświadczenia. Ale niezależnie, jaka ta droga jest, mamy kogoś, kto chce być naszym przewodnikiem na tej drodze. Kogoś, kto przez tą drogę przeszedł. Przeszedł przez drogę narodzin, życia, obcowania z drugim człowiekiem. A także przeżył drogę na krzyż Golgoty. Tam umarł i jako pierwszy zmartwychwstał. I obiecał, że jak on zmartwychwstanie, my też zmartwychwstaniemy. On przebył drogę ziemskiego życia. Ziemskiego życia w swoim narodzie, wybranym narodzie. Doświadczył wszystkich zwyczajów z tym związanych. Przebywał z ludźmi. Czytał Torę, psalmy, proroków. Żył Bożym Słowem. Nauczał, uzdrawiał, prowadził. On, nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus, chce także i nas prowadzić. On nie przyszedł, żeby skreślić zakon, żebyśmy mieli za wrogów naszych starszych braci, ale pokazał nam i wypełnił, że miłością można zdziałać wiele. On tak bardzo nas ukochał. Dlatego my siebie wzajemnie kochajmy. Życzmy sobie pokoju, o którym mówi dzisiejszy psalm. Nieśmy go na cały świat. Nieśmy go do wszystkich ludzi, gdziekolwiek Bóg stawia nas na naszej drodze. On jest z nami. Nie zatrzymujmy się. Jednocześnie psalm zachęca nas do społeczności ze sobą nawzajem. I do tego też dzisiaj chce nas zachęcić. Pójdźmy do kościoła. Pójdźmy spotkać się w wyjątkowy sposób z Bogiem, a także z naszymi braćmi i siostrami w wierze. Niezależnie do tego, jaki to jest Kościół. Jeżeli tylko zbliża nas do Jezusa Chrystusa, uczestniczmy w nabożeństwach, mszach. Bądźmy z Bogiem. Bądźmy z braćmi i siostrami. Tak jak kiedyś się pielgrzymowało do Jerozolimy, tak i my pielgrzymujmy do domu Bożego, aby spotkać się z Bogiem i doświadczyć Jego w słowach, sakramentach, tej bliskości, którą możemy tylko tam przeżyć. Niech Bóg nam błogosławi, obdarzy nas pokojem i niech będzie z nami. Błogosławionego dnia i dobrego tygodnia. Módlmy się.
Łaskawy Panie, prosimy Cię o pokój dla Jerozolimy, ale także o pokój dla całego świata. Panie, daj pokój wokół nas, daj pokój w nasze serca i dawaj siłę, abyśmy nieśli ten pokój, nawet wtedy, kiedy jesteśmy na zakrętach czy wybojach naszego życia. Bądź z nami i prowadź nas każdego dnia. Amen. Zostańcie z Bogiem.